Two Exploration Hunters. Dzisiaj zwiedzimy opuszczone zakłady naprawcze taborów kolejowych. Jedziemy. Ok, zbliżamy się do pierwszego budynku. Z takich podstaw historii obiekt powstał w 1870 roku. Także jest dosyć leciwy. Zakończył swój żywot w 2012 roku. Mam jakąś halę. O, duża, duża. W 2012 roku zakończył swój żywot, kiedy to pracownicy zrobili protest. Strajk, to zwał jak zwał. Obiekt jest bardzo duży. A tak swoją drogą to strasznie gorąco dzisiaj, więc pogoda miała być fajna na eksplorację, ale nie wiedziałem, że aż tak fajna, że trochę aż za. Powolutku. Tam masz jakieś co, garaże? Co to jest? A zobaczmy. Bezpieczniki. Ej, zobacz, tu też, to jest jakaś rozdzielnia tutaj. Tu masz, tam masz skrzynki, a w tych skrzynkach wszystkich tam nic nie było? Można zerknąć, nie? Już coś na buta wylałem, czemu by nie? O, śrubka od wieków. Lecimy dalej. Pewnie pierwsze stanowisko, jakieś naprawy, nie? Tak mi się wydaje. No to małe bardzo to. Trochę małe, no to może nie wiem, co to mogło być w sumie. Ale coś to takiego, tu masz kolejne łopce. To jest tak samo. Ale to jest na tej samej zasadzie, widzę. A tam są do góry, widzisz, jakieś porcelanowe. Gdzie? Te? To jakby tu prąd był? Wydaje mi się, że tu. Tam jeszcze masz budynek, no naprawdę spore to jest. Dobra, wbijaj, chyba nie ma co szukać, co? Jasne, że wejdę tu. Nie jesteśmy. Tu mamy znowu jakąś kolejną halę. No to już jest. No bo właśnie, z ciekawostek, co tam. Jeszcze tutaj takiego, generalnie jak to powstało, to był jeden mały zakładzik tych napraw. W późniejszym czasie jakby ten obiekt się powiększał i początkowo serwisowano tu tylko tabory kolejowe. Finalnie również produkowano. No, nawet jeden model taki już, jeden z ostatnich, do dzisiaj jeździ. Nie wiem jakby kto to teraz serwisuje, ale nadal ten obiekt jest w użytku, w sensie ten tabor kolejowy. To jest. Tutaj jest ciekawie, ale przejdźmy najpierw sobie tą halę, później tam przejmy te odnogi. No i właśnie, no i to się na początku dzieliło na kilka takich, na początku na jeden, później na kilka stanowisk naprawczych, no ale z biegiem czasu, że tak powiem, coraz więcej jakby tu się rozbudowywało i wtedy po prostu już było i produkowane i naprawiane na większą skalę, a w 1879 roku pobliski dworzec jakby podpisał umowę z tymi zakładami i swoje tabory kolejowe tutaj serwisował. Ten obiekt stał się zapleczem tego dworca kolejowego. Skala robi wrażenie. Cieszymy. Generalnie wielka, wielka, wielka hala z małymi odnogami. W ogóle zauważyłeś, że jest tak. Ciągnie się hala, jakieś stanowisko. Ciągnie się hala i nie wiem, jakby kurczę miał tu siedzieć jakiś kierownik nadzoru albo coś takiego. To jest. Albo po prostu jakieś biuro. Ciężko się połapać. No ciężko strasznie. O, tu mam jakiś dołek. Kask jakiś. Ale stary. Kask się znalazł, nie? Jakiś taki stary. Tu mam jakąś szafkę, ale. O, pierwsze zamknięte drzwi. Alo, homora. Chyba nie. Światło. No było. Ale tu bez problemu wejdziesz, nie? Byliśmy na tej hali. Tu musimy uważać, bo naprzeciwko jest ruchliwa droga i jest budynek. Okej, okay, no to blok będziemy mieszkalny. No to jest na pewno jakaś. O, mamy tam toalety. Już mieszkają ludzie. Mamy toalety, tam urbexowe. Aha.
Siema. Siema. Kalendarz 2007 roku. 2017. Znaczy powiem ci tak, to w 2012 splajtowało, ale do 2014 jeszcze próbowali poszukać kupca na ten obiekt w ogóle. Ale i mało tego, próbowali jeszcze ogłosić upadłość. Złożyli wniosek, ale nie został pozytywnie rozpatrzony i generalnie no, przejęła to jakaś prywatna spółka. Więc na dobrą sprawę to jest cały czas, tak jak zresztą było widać, w kogoś rękach. Tylko po prostu nikt tego raz nie chciał kupić, a dwa nie chcieli ogłosić im bankructwa. Tutaj jest jakby od wody, ale nie ma nic więcej. Trzeba iść na górę, dawaj na górę. Skrytka? Skrytka taka i jakby licznik do wody, coś takiego. Niesamowite. Nie, to są no następne hale, ale zobacz, tu są chyba kolejne łazienki, czyli to generalnie mogły być jakieś stołówki. Tak, tu mogła być stołówka, nie? Tutaj to była raczej toaleta i tutaj widać jest stelaż od zlewu. A tu była stołówka. A tu była stołówka, tak, tak. I jeszcze i umywalki. Na stołówce mogliście sobie kupić piwo za barem. I wentylacja znowu, widzicie? Wentylacja wszędzie, wszędzie. Mówię, ogromna hala, ogromna. To jest wyjście ewakuacyjne. Aha, to jest zejście i klatka znowu. Ale tam jeszcze było jakieś pomieszczenie. Jak szedłeś, jakbyś szedł prosto. Tak? No. Będzie i tędy. Tak samo wejście jest na halę. O, wąż. Ale już go nie ma. Znowu masz. Widzisz, toalety i halę. I wydaje mi się, że generalnie było to tak. Tam była jedna wielka hala, w której naprawiali bądź budowali tabory kolejowe, a tutaj były stołówki i po prostu jak mieli pracownicy przerwę, schodzili wszyscy i dzielili się na pierwsze, drugie piętro i po prostu tu była stołówka. No i takiej zasadzie mi się to wydaje. A tamte stanowiska, co mijaliśmy, to podejrzewam, że jakieś stanowiska kontrolne, jakieś nie wiem, biura. W sumie nie wiadomo, ile ludzi tu pracowało, musiała być masa ludzi. Wiesz co? Także z tego, co tam kojarzę, to nie chcę skłamać. Socjalne w dawnych czasach na pewno 2000, a podejrzewam, że im dalej historię, to tym więcej, także... Pomieszczenia no na pewno... socjalne musiały być odpowiednio duże. Tak, no tak samo jak masz, masz firmę na A. I tam też musiało być odpowiednio dużo miejsca, bo uwierz mi, że jak na przerwę wszyscy się zbiegli, to było ich cała masa. Jeśli tam do góry były tu też była stołówka. To była trzypiętrowa stołówka, patrz. Toalety, znowu to samo. Toalety, stołówka i masz górę. A te pomieszczenia to podejrzewam, że kurczę, mogły być już, nie wiem, jakieś biura albo coś takiego. A tu była stołówka, stołówka, stołówka i wszędzie masz toaletę, nie? Tak mi się wydaje, no tak jakoś to rozkminiam. Tutaj mamy na pewno wyjazd z hali, czyli podejrzewam, że to tamtędy na przykład mógł taki tabor kolejowy wjeżdżać i był naprawiany. Ale mówię, w całym tym obiekcie czuć po prostu smar, czuć smar i zresztą i widać co tutaj. Zresztą no właśnie, no widać jakie to co jest. Co tu za zupka jest. Za zupka. Pod czemu to miało? Jakiś lokalny artysta to był. No chyba tak. Nie wiem, czy tu nie poleci czasami pierwsze zdjęcie na nasz Instagram. Szczelasz fotę na Insta? Jak myślę, ty jesteś zalogowany na Instagram? Chyba tak. To może ty szczelasz fotę. Idziemy sobie na dół na razie, nie? Ogólnie szkoda, że to się nie nagrało, jak Kamil mówił, ale przed chwilą tutaj z dachu spadła szyba na dół. Także trzeba uważać. To raz. Bo tu widać, na tych siatkach leżą też szyby. No dokładnie, a te siatki podejrzewam, że gdzieś, o tam widzisz, masz dziurę w siatce, podejrzewam, że tak samo gdzieś było i spadło po prostu. Trochę zawiało. A my troszkę już żeśmy pomyśleli, że ktoś przyjechał, ale okej. Stay positive. Skrobaczki pneum, klucze pneumatyczne. Lifierki pneumatyczne, czyli tutaj jakieś narzędzia były. A nie, to jakieś żetoniki były, że można było sobie wziąć chyba. A, czyli pewnie to były żetoniki do jakichś tych
Z magazynu można było tak, pobrać narzędzia. Tak, z magazynu pobrać narzędzia, no. Światło, Kamil, odpal torpedę. Nastała jasność. Czujnik zegarowy. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Okej. Znowu umywalka. Kalendarz. Zobacz, Kamil, 2008 rok, proszę bardzo. A, kurde, nikt nie zaznaczył. Jaki współczesny już taki. I o, właśnie, o tym pociągu mówiłem wam, że właśnie był tu produkowany i on jeszcze jest widoczny do dnia dzisiejszego. Tu jakieś uszczelki. No. Fajnie, że jest kalendarz, bo widać, kiedy ostatnio w takim danym pomieszczeniu był na przykład zmieniany, nie? Płyta. Płyta, no. Szafka, buty. Instrukcja alarmowa. W tym miejscu posypał, nie? Czy jest sufit? Wchodzimy tam, gdzie ty mówisz. Zobaczymy. Trzeba uważać, zobacz, patrz. Widzisz, tu też zwisają. Tu chyba się otwierało... Właz do góry. Lufcik. Lufcik, czy właz, czy jak to tam zwał? Tu jakieś mechanizmy pod ścianą tu przechodzą, nie? Tak, też masz jakieś kanały. Może to było jakieś... Wiesz, co to mogło być? Też odprowadzenie jakieś na przykład, nie? Ale mówię, ale to mnie właśnie ciekawi. No zobacz, no nie ma tutaj na przykład drogi, tylko są te kanały, nie? Mówię, czy to odprowadzało coś. Tu jeszcze można obczaić pod spodem. Tu masz kolejny kanał. Albo wiesz, co mogło być? Wjeżdżał, wiesz, jak mogło być, Kamil? Pociąg sobie wjeżdżał tą bramą. Rozbielali na przykład tam jakąś część. Na przykład przychodzili tutaj i to naprawiali, nie? Tu masz znowu jakąś rozdzielnię prądu. Po prostu by nie nastąpiło. Szafa prądowa jakaś. Falownik. Okej, okay. Tędy wchodziliśmy. Słuchajcie, my dopiero jesteśmy tu. Wchodzimy na tą najciekawszą część. Jaki w ogóle ciekawy wzór jest. No, ja ci mówię. Wentylacja, standardowo. A może jednak. Klatka schodowa. To jest to, co huntersi lubią najbardziej. Wejść do góry. Szczególnie tu ten osobnik. Kamil, jeszcze jest wyżej, muszę ci powiedzieć. Jakieś filtry, no ale faktycznie, no mają tak przekrój. To są jakieś filtry. Masakra. Możemy iść. Okej. Wydaje mi się, że żadnego wyjścia na dach to może tu nie będzie, aczkolwiek bardzo ciekawe się zaczyna robić, tylko trzeba uważać, żeby się nie wpaść. Oja. Tak, tu już mamy dach. I drzewa na dachu, to jest dopiero ciekawe, nie? No. Nie chciałbym spaść. Generalnie jest wyjście na dach, aczkolwiek może oblukajmy, czy to jest bezpieczne. Nie no, chyba nie jest od tej strony zamieszkałej, nie? Nie. Nie. Wychodzimy, nie? No dobra. Jesteśmy na dachu. Tam wchodziliśmy. Tu jest jeszcze budynek. Tu są budynki, tam. Tam pewnie też będą, nie? A tam do końca tej hali doszliśmy, tylko nie byliśmy na tej drugiej hali. Tak to wygląda z góry, moi kochani. Jesteśmy na dachu. To jest jakiś szyb wentylacyjny, ale jaki wielki, nie? No. No nie. Mówię ci, że nie bardzo chodzić. Dużo tu jest szybów właśnie wentylacyjnych. No tu jest ta hala, w której byliśmy. Ogrom tej sali jest niesamowity. Coś pięknego.
Ej, tam jest zamieszkałe, nie? Tak, tam już chyba nie powiem będziemy... ci szczerze, że tak, nic ciekawego tam już widzę nie ma, oprócz szybów wentylacyjnych. Ja bym się cofnął i wrócił. Wydaje mi się, że jeśli chciałbyś tam wejść, to chyba musiałbyś ćwiczyć parkura. Co mówię? Słońce! No zdrówko, nie wiem, czy tam warto iść? Nie, kocham, ja myślę, że stąd idziemy. Na razie stąd idziemy. Słuchajcie, mieliśmy, być może nadal mamy mały przypał z ochroną. Pytanie tylko, gdzie on jest, bo byliśmy na dachu i nas zauważył. Ale cóż, no przecież się nie poddamy, nie? Mamy dwie odnogi, a będziemy tu najpierw chodzić. Jasne. Tu mamy, kurde, jakiś chodnik normalny. Co to tu jest rozsypane? Puste pomieszczenia, naprawdę, znowu nie wiadomo. Pachnie jak... Czy one mogły służyć? Melisa jakaś. Gotowo. Tu mamy znowu... szafy. Mhm. 88 rok. 17.06.88. Katalog części zamiennik silnika. Nawet po rosyjsku mają. Nawet są obrazki. Nawet obrazki mają. Koroszyt. Instrukcja naprawy sprzęgieł elastycznych łączących wał korbowy z prądnicą. Kamil, tu jakieś biuro było. Tu już na pewno, mamy nawet buta zostawionego. Chociaż powiem szczerze, że w tamtych czasach chyba Air Max nie nosili, co? Ktoś chyba komuś zrobił dowcip, że mu przyniósł tu buta jednego. Ej, mam jakieś klucze stare. Sezamie, otwórz się. Może znajdziemy jakieś drzwi zamknięte? No to jak znajdziemy, to się tu cofnę. Wszystko stało samo sobie. Podejrzewam też, że sporo było osób, które tu odwiedziły to miejsce i narozrabiały. A poza tym, to wydaje mi się, Kamil, że trochę dużo tych ciuchów jak na to, żeby to mieli oni pozostawiać. Tu jakaś stołówka bezdomnych. Jest stołówka bezdomnych generalnie chyba tu jest, no. Puste szafki. Albo herbata siłowa. Znowu wentylacja. Wejście do pracy tylko za zezwoleniem mistrza. Do jakiejś hali, to jest jakiś numer hali chyba. Znaczy mówię, zobacz, znowu, nie? Flaszki, pełno ciuchów. I macie znowu toalety, znowu koce. To była gruba impreza. Dobra, idziemy wyżej. Tu wygląda, jakby się paliło. Gdzie? Sufit. Nie, to na pewno się paliło. Dobra, to do tej części zaraz przejdziemy, zobaczymy tam. Tam w lepszym stanie. Znowu pełno śmieci. Mhm. Jakieś szafy, no, firanka nawet. Tu być może było też jakiś pokój odpoczynku. Papierów naprawdę jest sporo. Co jest? Kask, jakie gąbki tutaj, jakie. Stary ten kask. W11, Wydział Śledczy. To nie jest lokowanie. Produkt. Auto jest bez katalog. Silnik. A root response with flange mounted motors.
Jak byliśmy w tych halach, to było tam zdecydowanie zimno i przyjemnie. Tutaj już jest ciepło, już czuć. Strasa, to nie takie ciekawe to jest, bo nie wiesz, czuć spalenizmę. Nawet nie wiesz, czy to jest ulicy, czy to jest to. Zobacz to wszystko spalone. Tylko zajrzeć. Wszędzie. Wszędzie pożar był. Patrz. I widzimy się, myślę, że w następnym obiekcie. Teraz spróbujemy przejść właśnie. Zejdziemy na dół. Zejdziemy na dół i pójdziemy, spróbujemy. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy teraz w budynku na zewnątrz, po drugiej stronie hali. Spróbowaliśmy się do niego dostać jakoś. Kolejna to jest hala. Tak jak wam mówiłem, to dzieliła się ten obiekt gdzieś na tą dużą halę, na której tam, że tak powiem, naprawiano, podejrzewam, że konstruowano również. No i na takie mniejsze, nie? Na takie mniejsze zakładziki po prostu. Nie? Generalnie tam jest łóżko. Nie wiem, czy ktoś tu spał po prostu, czy co, może być pracować. To wygląda generalnie, jakby tu mogli coś testować, nie? Też, no. Czy tu jakby była jakaś maszyna? Tak, na pewno. Tu dużo jest filtrów. Ej, jakiś? Patrz na czym to wisi, nie? Dach. To można było opuszczać chyba, nie? Co? Nie wiem, czy to nie można było opuszczać. Tych. To będą obsługi dźwignic. A, dźwignice. Dwie osoby są zapisane, nie będę pokazywał nazwy. Aha. Dźwignice. Czy tu mogły iść przewody czasami? No, możliwe. Tu być... silniki zwijać? To mówisz, że jakaś, że jakieś tu miejsce, w którym był operator jakiejś maszyny? Dźwignicy. Możliwe. No, ale jak on to widział? Nie wiem. Chyba, że nie jakieś krótkofalówki. Monitorem. Tu jest ta wielka sala, w której byliśmy przed chwilą. I tam nas gdzieś widzieliśmy ochroniarza. Okej, wchodzimy do kolejnego budynku. Tu mamy jakieś schody. Co to schody? Góry. Teraz kamień wbija, a my już idziemy. To jakaś szafa. Co to? Deska do prasowania? Mieli brudną pracę. Normalnie ochroniarza nigdzie nie widać. Aczkolwiek myślę, że jeśli szedłby gdzieś na dole, na bank by nas usłyszał. Kolejna mniejsza hala. Kiedyś były tu schody chyba. Powiem ci, że warto by było tędy iść, dlatego że byśmy przeszli do następnego budynku. Mhm. Ale to by się wydaje, że musimy zejść chyba na dół, co? No. Musimy się cofnąć, Kamil. But. Roboczy. Jak zobaczyłem to schody, to myślałem, że jeszcze będzie wejście gdzieś wyżej, ale jak widać nie. Kamil chyba zamierza mi ten kupić nowego skilla do uciekania, skoro tak środkiem zamierza iść. No ale okej, okej. A niech sobie skacze. Bardzo przeszklone to jest. Tu jest ciekawie, widzę. Wpływ temperatury odpuszczania na odporność stal zahartowanej. To jest. Stal. No tu jest dosyć ciekawy. Chociaż piwnice zbyt dużo nie stały. Wygląda to jakby jakieś silosy stały. Coś tutaj coś nie wiem. Albo takie studnie. Był jakiś diagram o udarności stali. Ciekawe co tu robili. Generalnie tam masz piwnicę, zejście. Ale zaraz pójdziemy.
Generalnie to bardzo zawalone jest. Wszystko podejrzewam, że to jest tak, to jest podpiwniczone. Kolejna długa hala, nie? Zakresy temperatur w żar. Wyżar, zaniasz, zanim. Zobaczcie, jaka duża. Duży wykres. Wygrzewali tu stal? Wyżarzenia stali? Chyba coś. Topienia albo jakieś zgrzewanie stali, coś takiego. Ciekawie. Czyli jak widać, zakład był bardzo wszechstronny. W równym momencie latarka, cyk. O. Cały czas są te wgłębienia i właśnie cały czas się zastanawiam, czy to mówię, czy to są jakieś odprowadzenia. Plus jest taki dla nas teraz, że jeśli czasami coś się ruszy, to ochroniarz może myśleć, że to po prostu jakaś blacha lata. O, wiatr. Ciekawie. Bardzo ciekawie. Jeszcze bardziej ciekawie. Bo to, ale to jest mnóstwo. Ale to też właśnie, tak jak mówiliśmy, wskazuje na to, jak wielu pracowników tutaj pracowało. Prawdę sporo dość, jak widać. Ale to zobaczymy za chwilę. To jest winda? Ale to jest wysoko. Palenie zabronione. Kamil, nie pal. No, już mi się śmiał, jakby to instrukcja użytkowania dźwigu towarowo-osobowego. Czyli przewożono tu towary. Do góry z tego piętra i... Magazyn. Albo magazynek mógł być, no. Tam coś jest. Gazeta. Ale to nie jest takie stare. Szmat czasu. Firanka, profesjonal. I tu znowu jakieś łazienki. I kolejne. Właśnie co, ale za chwilę z tych. Tu coś, jakieś maszyny tu musiały być. Masz kontakty przy każdym tym i dużo zwisa kabli. Praktycznie przy każdym filarze. Podejrzewam, że jakieś maszyny. Idźmy do góry. Ale no właśnie, idziemy do góry. Mamy też piwnicę później chyba do wczejenia, z tego co kojarzę. Zobaczymy na końcu. O, jest Budweiser, lubię. Dwa piętra są. No ale tak jak widzicie, ta winda dosyć wysoko jechała, nie? Znowu kable zwisają, ale dziwi mnie to, że jeszcze nikt tego nie porozkradał. Zwracam się do pana o skorzystanie w stosunku do istniejących instrumentów oddłużeniowych znajdujących się w ustawie. Pozytywne skutki ekonomiczne i społeczne. Obawiam się, że biorąc pod uwagę wariant ostateczny, koszty przeprowadzenia procedury upadłościowej i likwidacyjnej mogą się okazać nieporównywalnie wyższe niż koszty zaangażowania się Skarbu Państwa. W pewnym momencie to przeszło na Skarb Państwa. Tak jak wam mówiłem, no nie przyjęli jakby tego wniosku o upadłość. Dział gospodarki narzędziowej. I łazienkę, czy nie łazienkę, tylko i zlew jak zwykle. Jakieś przyterapia, to nie ma nic tu właściwie. Generalnie, jak pewnie się domyślacie, zakład zmienił nazwę, ale nie umiem za bardzo po niemiecku rozmawiać, więc może nie zrobię wam krzywdy.
ale jak wiecie, podczas wojny to przejął, znaczy jak wiecie, podczas, domyślacie się, że podczas wojny przejęli to ten obiekt cały Niemcy i nazywał się on oczywiście po niemiecku. I pracowało właśnie wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, około 2000 pracowników wtedy. Mamy buty jeszcze. Idziemy iść tam i tamtą wejść wyżej jeszcze. Tak, jeszcze idziemy wyżej. Bo prosto pochodzi. Co to jest za proszek? Muszę to być farba. Rura to jest, panie. Co pan, panie? Tutaj dział rozwoju konstrukcji, archiwum techniczne. No chyba było. Naprawdę. Tu muszę przejść. Tam jeszcze są jakieś drzwi. Otwarte. Tu jest. O, tu widać, że to już było archiwum techniczne faktycznie. Creepy, nie? Niesamowite miejsce. Mamy tu szafki z numeracją. Dokumentacja techniczna. Powiem, że bardzo ciekawie to wszystko wygląda tam. Po prostu to jest wszystko już stare i się rusza. Chcę tam przejść? Chyba tak. Zostało coś? Ale dużo dokumentów pozabierali jednak, widać. Nie ma nic? No, pusto. Coś tam. Połóż na biurko. No na krzesło. No lata świetności, to już ma za sobą. Ale wygląda... Dziś 68. No to już leciwe. W ogóle jest? Ale nie. Ciężko powiedzieć, bo to nie po polsku. Po niemiecku wszystko. No, 68. Wiesz, gdzie my jesteśmy? W tym pomieszczeniu, do którego wchodziliśmy. Proces technologiczny montażu. Stojak obrotowy. Tu masz kolejną książkę jakąś. No cóż, biuro projektów kolejowych, kosztorys częściowy. Poziom cen 1976 rok, nie wiem czy to widać. Nie wiem, czy będę to przeglądał, chyba nie, bo za chwilę to się rozpadnie. Zgłoszenie pracowniczego projektu wynalazczego. A może pracownik tu coś wynalazł. Rida, mi się rozwijać pracownikom. Teczka jakaś kolejna. Miejscowienia oryginałów dokumentacji. '78, 16 maja. O, moje urodziny. Ale tak wracając jeszcze, tam mi się farta w sumie, bo jakby był mądry ochroniarz, to nadłapnął. Byliśmy na dach.